Dzień dobry, jest wtorek, jest godzina 9.30, rozpoczynamy kawę z fundraiserem w naszym armigerowym świecie. Już sobie tu patrzę, czy mi się wszystko dobrze wyświetla, klika się klika, więc chyba działa. Czekam na Was, jak zawsze, czekam na Was te chwile, zanim Wam się tamte powiadomienia wszystkie powłączają i przyjdziecie tutaj. Już dziękuję za pierwsze odpowiedzi na dzisiejszy newsletter. Dzisiejszy newsletter był ode mnie, bo jak wiecie lub nie wiecie, co tydzień wychodzi tygodnik fundraisingowy. Można się do niego zapisać na armiger.pl, na dole strony. No i piszemy go na zmianę ze Szczepanem Kasińskim. Dzisiaj ja. I już mam pierwsze odpowiedzi, które są bardzo miłe i które są bardzo w temacie i które są bardzo relacyjne i które udowadniają, że to, co mówimy, czego uczymy w naszym armigerowym uniwersum, działa, wdrażacie i chcecie wprowadzać w życie swoje i swoich darczyńców, bo na tym się głównie skupiamy. No i dzisiaj trochę będziemy kontynuować właśnie ten temat z newslettera na dzisiejszej kawie, troszkę w innym ujęciu, a mianowicie będziemy mówić o tym, jak budować zaufanie w fundraisingu. Temat duży, ważny, potrzebny i myślę, że taki, do którego zawsze warto wracać i myślę, że ten czerwiec to jest taki dobry moment, żeby sobie na to znów popatrzeć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ilona pisze, dzień dobry. Mikołaj się też z nami wita. W kubeczku soki jabłkowo-limonkowo-miętowy. Jakie pechotki. Bardzo się cieszę, że jesteście. No i będziemy sobie właśnie mówić o tym zaufaniu i o tym budowaniu zaufania i tego, jak tworzyć taką atmosferę, kiedy darczyńcy Wam, Waszym organizacjom ufają. Mikołaj pisze, że ma jeszcze szarlotkę. U mnie się skończyła. Była taka weekendowa, pyszna szarlotka od mamusi, pyszna, no ale już nie ma. Taka dobra, zniknęła. Piszcie jeszcze, co tam u Was dobrego. Monika, dziękuję za odpowiedź na newslettera. Myślę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby to powiedzieć. Bardzo się cieszę, że u Was działa. O czym sobie piszemy w newsletterze, o czym do Was napisałam, więc kto nie czytał, niech idzie sobie sprawdzić. Fajnie, że robicie dobre rzeczy dla swoich darczyńców. No i w tym temacie sobie będziemy krążyć, cały czas sobie tutaj w tym obszarze się poruszamy. Mówimy sobie właśnie o relacjach, o zaufaniu, o pieniądzach. No ale pieniądze nie są wszystkim, naprawdę pieniądze to nie wszystko i w fundraisingu też pieniądze to nie wszystko, o czym tu ciągle słyszycie. A kto do nas dołączył niedawno, to odkrywa ten taki fajny świat relacyjny, który no działa, który działa i który zaprasza. I jak sobie rozmawiam z organizacjami, u których ostatnio byłam i tak z ludźmi, którzy się interesują tym, co robimy jako Armiger i co robią Wasze organizacje, no to jest takie, to fajne, to pociąga, to taką daje taką przestrzeń dla darczyńcy, żeby się mógł w tym odnaleźć. Także to jest super, bo to o to chodzi, nie? O to chodzi. Z ogłoszeń jeszcze, zanim tu wejdę w ten nasz temat, to ważna informacja dla subskrybentów naszej platformy NGO Flix. Dziś o 12 jest webinar ze Szczepanem. Link do webinaru macie na mailach, więc proszę nie przegapić. Warto być na żywo, bo można zadać jakieś pytania. Także dzisiaj sprawdźcie sobie skrzynki. Przyszedł wczoraj mail o webinarze dzisiejszym. NGO Flix, to dla Was jest ten webinar dzisiejszy. No i za miesiąc będzie kolejna możliwość dołączenia do NGO Flixa, więc już można zacierać łapki, już się przygotowywać, materiały się tworzą. Ja już swoją część zrobiłam. Wymyśliłam, co miałam wymyślić, ale oczywiście tam jeszcze będziemy to sprawdzać, wszystko ładować, mamy jeszcze chwilę, więc pracę w toku, więc fajnie uzupełni się znów o dużą dawkę wiedzy w nowym temacie, ale szczegóły o NGO Flixie, o następnej edycji jeszcze będę Wam mówić, o czym będzie, bo to nie dziś, ale właśnie NGO Flix ma dzisiaj webinar, więc nie przegapcie, bądźcie, oczywiście nagranie będzie na platformie.
Będzie oczywiście na platformie, to jest jasne, ale warto być na żywo, żeby móc sobie Szczepana wykorzystać i podpytać o różne, różne rzeczy. No dobrze, więc myślę sobie, że możemy przejść do naszego tematu, bo już trochę zaczęłam o tym mówić, tylko mi się ten webinar przypomniał. A mianowicie to, że właśnie ten świat fundraisingu relacyjnego to jest świat pełen zaufania. I odpowiedź na pytanie, jak budować zaufanie w fundraisingu, to po prostu budować relacje. Tadam, koniec mojego wykładu. Oczywiście rozbroimy sobie to troszeczkę, co to znaczy, że ten fundraising jest relacyjny i co to znaczy, że budujemy relacje, no bo żeby budować relacje, to musimy mieć zaufanie. A żeby budować zaufanie, to obie strony muszą czuć, że budują relacje, nie? Więc mamy tę relację taką partnerską. Mały rachunek sumienia. Czy twój darczyńca czuje, wie, że jest partnerem w twoich działaniach? Mikołaj pisze, nie kombinować. No dokładnie tak. Dokładnie. Nie kombinować, nie przeginać, nie manipulować, nie zachowywać dla siebie informacji, które powinny być dostępne, czyli będzie mieć transparentność. Oczywiście, że tak. Czekajcie, przestawię sobie tutaj rzeczy, bo nie widzę notatek. Jest Szczepan, dzień dobry Szczepanie, właśnie zapraszałam na twój dzisiejszy webinar, także możesz jeszcze w komentarzach podbić temat. Dla Netflixa oczywiście. Więc zdecydowanie, Mikołaj, oczywiście, nie kombinować, jak budować zaufanie, jak budować relacje, nie kombinować, żeby to było jasne, żeby to było przejrzyste, żeby to było transparentne. Dlaczego? Dlaczego? Otóż dlatego, że darczyńca, przekazując pieniądze, robi dobro. Robi dobro. To, że ktoś wpłaca pieniądze, to jest tylko jakby gest, nie? Znaczy to jest to, co widzimy. To jest to na zewnątrz. Dokonał przelewu, wrzucił do puszki, tam przeklikał coś tam, nie? On robi dobro. W takim wymiarze, w jakim w danym momencie zdecyduje, nie? Więc w tej wolności, w wielkiej, wielkiej wolności. I to robienie dobra wymaga od ciebie jako organizacji, jako fundraisera, opiekuna darczyńców, mówienia darczyńcom o tym. Hej darczyńco, jesteś fajny człowiek, jesteś naszym przyjacielem, zrobiłeś właśnie bardzo coś bardzo ważnego. Więc mów darczyńcom o tym, że robią dobro, że są aktywni, że pełnią jakąś ważną rolę, że są członkami waszego zespołu. Mów to ludziom i mów to w kółko. Nie wystarczy raz powiedzieć, na przykład po wpłacie. To trzeba mówić ciągle. Oczywiście, znów wracam do tego, co powiedziałam, Mikołaj, nie kombinować, czyli nie manipulować, no nie? Więc budowanie zaufania w fundraisingu, zaufania z darczyńcami będzie działać tylko wtedy, kiedy to będzie prawdziwe, kiedy będzie autentyczne, kiedy będzie rzetelne, no nie? Kiedy rzeczywiście Wam zależy na tym, żeby Wasi darczyńcy czuli się z Wami dobrze, to oni się poczują dobrze, poczują się swobodnie, poczują się komfortowo. Co jakiś czas słyszę w jakiejś organizacji, że jak mają jakieś spotkania, to darczyńcy im mówią, że uwielbiają przychodzić, bo czują się jak w domu. Nie? I super. I właśnie o taki efekt nam chodzi, że się czują dobrze, żeby mają drugi dom, czy czują się lepiej niż w domu. Wiecie, historie są przeróżne, nie? I też mam okazję ich wysłuchiwać i poznawać w czasie spotkań z Wami w różnych organizacjach, co mi mega cały czas otwiera głowę, nie? Jak bardzo darczyńca chce być częścią czegoś dobrego. I jaka ogromna odpowiedzialność jest po stronie organizacji, żeby dać darczyńcy tę przestrzeń bezpieczną, dobrą, aktywną i taką z efektem też, no nie? Więc mówić darczyńcy dużo, że jest dobrym człowiekiem, że robi dobre rzeczy, że jest działaczem, że jest aktywny, że to ma wpływ na rzeczywistość, no nie? Jak jeszcze budować zaufanie w fundraisingu? Jak budować te relacje pełne zaufania z darczyńcami? Systematycznie, długo, podtrzymywać, regularnie, nie? Czyli mamy proces. Relacja to jest proces. To nie jest tak, że ktoś nam wpłaci raz i my go mamy. Znaczy mamy go w bazie, mamy jego dane w bazie, ale to jest dopiero początek przygody. Czeka mnie właśnie z jedną z organizacji taka intensywna praca nad zaplanowaniem tych ścieżek, żeby jak najwięcej osób dołączyło do inicjatywy,
i właśnie przygotowanie tych ścieżek, co zrobić, żeby oni zostali przez lata, bo projekt jest bardzo duży. I to jest ekscytujące zadanie. To, co będziemy robić w najbliższych tygodniach, miesiącach, to będzie właśnie taka bardzo intensywna praca nad tymi ścieżkami, nad tym budowaniem zaufania wokół do organizacji i przyciągnięcia ludzi, żeby oni zostali. No i teraz znów kolejna rzecz. Jak budować zaufanie? Jak zbudować relacje? Jak przyciągnąć tych ludzi? Wartościami. Nie? Następny wątek. Bardzo ważny. Wartościami. Czyli jeżeli masz przepracowaną swoją taką strategię na przykład, nie? Czy mieliście takie spotkanie właśnie o tym, co jest ważne w waszej organizacji i macie taką listę waszych wartości, no to jesteśmy w domu. To trzeba o tym opowiedzieć i po tych wartościach ludzi szukać. Jeżeli tego nie macie, zróbcie. Jeżeli nie wiecie jak, zaproście nas do tego. Przyjedziemy, ja, Szczepan, zrobimy to z wami. Żeby z was wyciągnąć to, co jest najważniejsze, to, co jest największe, to, co jest najwspanialsze i co będzie przyciągać waszych ludzi. Żeby właśnie przyciągać... No i żeby ludzie zostali, nie? Znów nie kombinować, chyba będę wracać do tego dzisiejszego mikołajowego, nie kombinować. To są wasze wartości, są wasze działania. Znów, nie możecie sobie nimi manipulować dowolnie, a dzisiaj będziemy o tym, a jutro o tym, a następnego dnia jeszcze o czymś innym, bo to będzie niekonsekwentne, nierzetelne, niespójne z misją organizacji. Ludzie to wyczują, naprawdę wyczują lub nie życzę wam tego. I tutaj mówię o tym wszystkim, żeby zapobiec temu, właśnie, żeby ludzie się zrazili. A nie będą się zrażać, kiedy będziecie o to dbać. Kiedy będziecie dbać o jawność, kiedy będziecie dbać o transparentność. Kiedy będziecie pełni wdzięczności, żeby właśnie za to, że wspierają, że wam kibicują, nie? To jest takie super ważne, żeby tę wdzięczność pielęgnować, żeby dziękować, żeby bardzo dużo też dawać, żeby ta wdzięczność była taką wzajemnością, no nie? Że darczyńca nie tylko daje, ale też bardzo dużo otrzymuje. Nie? To jest bardzo ważne, że dzielisz się tym, co masz, co ma twoja organizacja, że robicie te spotkania, że zaskakujecie swoich darczyńców, że dajecie im dobre rzeczy, edukację, przeróżne, przeróżne wartości, które macie w organizacji. Znów wygrzebcie sobie to ze swoich zasobów, ze swoich zespołów. To, że będziecie ludziom dawać, też dlatego, że nie tylko dlatego, że dostaną prezent i będzie im bardzo miło, ale dlatego, że to dawanie jest okazją do poznawania was. I to budowanie relacji, zaufania będzie możliwe wtedy, kiedy będziemy się lepiej poznawać. Nie? Kiedy będzie partnersko, kiedy będziemy mogli coś o sobie nawzajem powiedzieć. Nie? Kiedy będziecie mogli z tymi darczyńcami posiedzieć, pogadać. Nie? Że czujecie, że was coś łączy. Że oni chcą zrobić coś dobrego. Więc to dawanie darczyńcom powoduje, że oni właśnie coraz bardziej wam ufają. I zaufanie jest naprawdę tutaj kluczem do tej naszej relacji. Co jeszcze? Trochę jakby w kontekście tego właśnie dawania, no to będzie mieć zapraszanie. No nie? Że zapraszasz darczyńców. Nie żebrzesz. Zapraszasz. Nie? Wracamy do naszych podstawowych 6 zasad fundraisingu relacyjnego. Mamy to, że nie żebramy, zapraszamy do robienia dobrych rzeczy, inspirujecie, otwieracie się i to powoduje, że ludzie chcą zobaczyć, co tam słychać. To nie znaczy, że od razu wpływa dobrego, jak to działa, poznać was i właśnie zaufać, bo wasza organizacja ma twarze. Bo to rzeczy na szkoleniach, kiedy mówię, że fundacja robi to i to. Fundacja nic nie robi. Nic nie robi. Fundacja, stowarzyszenie nic nie robi. To wy robicie. Ludzie to robią. I teraz wasz darczyńca ma zobaczyć, co ludzie robią. Mikołaj, Monika, Klaudia, która jest z nami na Instagramie i tak dalej, nie? Ludzie robią. Nie fundacja, nie stowarzyszenie. Wyjść ze sobą, ze swoją osobą, ze swoimi twarzami, bo w ten sposób będziecie wzmacniać zaufanie, będziecie mogli mówić o tym, że zrobiliście wszystko, żeby dać się ludziom poznać i oni w to wchodzą lub nie. Nie? Więc mamy ten następny krok takiej wolności, wolności ludzi. Co jeszcze nam bardzo pomaga w budowaniu relacji i budowaniu zaufania fundraisingu? Raporciki.
ale nie takie brzydkie, zimne i których się nikomu nie chce czytać, tylko taka przejrzystość i raportowanie, wprowadzenie przez kolejne etapy projektów, zbiórek, działań, opowiadanie o tym, podsumowania roku, różne, nie wiem, zestawienia, artykuły, przeróżne rzeczy, które pozwolą ludziom, waszym darczyńcom, przyjaciołom zobaczyć proces, zobaczyć to, co się dzieje właśnie w życiu waszej organizacji. Więc to raportowanie jest takie bardzo, bardzo ważne do tego, żeby człowiek, który jest troszkę z zewnątrz, jak darczyńca, nie wszystko wie, co się dzieje w organizacji, mógł to lepiej zrozumieć. Mógł zrozumieć skalę, mógł zrozumieć koszty, mógł zrozumieć logikę waszych działań. Event w tym roku nie robicie. No i wy wiecie, dlaczego nie robicie, ale ludzie tego nie wiedzą. I sobie, o, pani Aniu, ale szkoda, w zeszłym roku ten bal to był taki super. Nie? No i trzeba odpowiedzieć na to, nie? Dlaczego? Dlaczego zmieniliśmy decyzję? Co na to wpłynęło? Jaka jest logika naszych działań? Na co teraz postawiliśmy? Co robimy w zamian? Że nie robicie w tym roku, nie wiem, pół kolonii dla dzieciaków. Cokolwiek. Więc to są ważne rzeczy, żeby wasz darczyńca mógł was zrozumieć i miał poczucie, że jego pieniądze dobrze pracują. Po prostu. Nie? Bo znów fundraising nie jest zbieraniem pieniędzy, jest pozyskiwaniem serca darczyńców. No i to on te pieniądze przekazuje po to, żeby one dobrze pracowały. Żeby one bardzo dobrze pracowały. I dbanie o relacje jest zawsze takie priorytetowe. Ja co jakiś czas na naszych live'ach, w newsletterach mówię takie rzeczy właśnie, że co na przykład miłego możecie zrobić, nie? Że czasem jest taka, nie wiem, dziura w roku, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że fundraiserom się nudzi, bo jeśli komuś się nudzi, znaczy źle robi swoją robotę. Ale jest taki luźniejszy moment, kiedy możemy się skupić na tym, co miłego teraz, nie? Na jednej z kaw, chyba ze 2 lata temu, gdzieś nam się wyszło takie hasło, które sobie wzięłam i którego często używam, że jeżeli masz do wyboru reklamę lub relację, zawsze wybierz relację. To przynosi więcej korzyści, w tym sensie, że dobrej energii, poczucia, że masz ludzi, którzy cię wspierają, w konsekwencji również ich wsparcia. No nie? Więc zawsze tutaj stawiajmy te relacje wyżej. I zdarza się, że właśnie organizacje pytają o to, żebyśmy na przykład, żebyśmy, nie wiem, uczyli, nie wiem, robienia reklam na Facebooku, że tutaj po prostu będzie kupa kasy z tego, nie? Lub organizacje, które mówią, no robiliśmy wielkie kampanie na Facebooku, ale to nie zebrało nam pieniędzy. W ogóle. Bo jeżeli najpierw stawiamy reklamę, potem relację, to taki jest właśnie efekt. Niech reklama będzie, ale ona nie jest najważniejsza. Ona jest wsparciem dla czegoś innego. Okej? Na przykład ta facebookowa, nie? Lub jakakolwiek inna. Jeżeli perspektywę macie relacji, to dobierzecie takie narzędzia, które wam to będą wzmacniać, a nie będą wam to wypierać. Mam nadzieję, że ja to jasno tłumaczę, bo to jest bardzo, bardzo istotne, żebyście sobie to zrozumieli i żeby to przyjąć. Nie, kto jeszcze sobie nie ma tego przepracowanego lub sobie o tym zapomniał, bo praca wciągnęła lub po prostu pierwszy raz o tym słyszy. To tak właśnie jest, okej? Ilona napisała, nad raportowaniem musimy jeszcze popracować. Część jest, podsumowania zbiórek, ilość kastracji, się zajmuje zwierzętami, żeby była jasność, ale jeszcze nie wszystko. Okej, no i to dobrze, no to macie pierwszy etap i jedziemy dalej, nie? Następne rzeczy. Po prostu opowiadasz, co się dzieje w waszej organizacji, skąd to wypływa, z czego wynika, jaka jest logika waszych działań, dlaczego tak. I co się wydarzyło, jakie to ma efekty. I heja, no nie? Chyba mieliśmy jakąś kawę o raportowaniu. Tak mi się wydaje. Ale wiecie, robię jej od 3 lat i już po prostu nie wiem, o czym było. Wydaje mi się, że było. Ale może trzeba do tematu wrócić. Na pewno raportowanie bardzo wzmacnia nam relacje, bardzo wzmacnia zaufanie w fundraisingu, wzmacnia zaufanie darczyńców. Jest ważnym elementem, bardzo ważnym, no nie? I pomaga nam właśnie w tym, żeby osiągnąć ten priorytet, budowanie relacji. Ksiądz Paweł z nami jest, bardzo fajnie i oczywiście podrzucam moje własne linki, co jest cudowne i wspaniałe. Podrzucę link na YouTube do jednej z kaw o wdzięczności w fundraisingu. Też ważne. To jest w ogóle film, który chyba ma najwięcej wyświetleń. Tak mi się wydaje, przynajmniej jakiś czas temu sprawdzałam.
I to wciąż jest taki temat, jak dziękować, nie? To jest takie oczywiste, że wszyscy wiemy, że musimy dziękować za darowizny, ale wciąż pytamy, ale jak to zrobić? Ale jak do tego podejść? Ale to jest takie drogie. No trochę jest. No więc na kawie tamtej o wdzięczności można sobie o tym posłuchać, więc myślę, że warto do tego sięgnąć, do różnych innych i moich, i Szczepanowych również kaw, bo jak sobie zerkam w moje notatki, to ostatnią kawę tutaj mieliśmy miesiąc temu. Sorki, ale po prostu wyjazdy szkoleniowe, nie zawsze ktoś mógł wskoczyć właśnie tutaj w ten nasz tryb cotygodniowych kaw, jak w zeszłym tygodniu chyba tak było. No, bo jeździmy po świecie. I bardzo to jest fajne, więc przyjedziemy do Was również, jeśli nas tylko zaprosicie i chcecie z nami popracować nad ważnymi sprawami dla organizacji. Fundraising, wdzięczność, komunikacja, strategia, procesy obsługi, zbiórki, co potrzebujecie, robimy. No, więc właściwie, tak sobie zerkam w moje notatki, to właściwie nie ma czegoś, czego nie powiedziałam. Nie ma czegoś, czego nie powiedziałam, a co chciałam Wam dzisiaj przekazać. I bardzo mi zależy, myślę, że mogę to powiedzieć, mi zależy na tym, żebyście Wy w swoich organizacjach działali bardzo, bardzo relacyjnie. Bo wtedy widać, że jesteśmy cały czas ludzcy. I że decyzje o pomaganiu wynikają z wartości, z zaufania, z bliskości, z przejrzystości, a nie tylko z tego, czy ktoś ma kasę, czy nie. Bo myślę, że wszyscy lub prawie wszyscy z Was macie takie doświadczenie, że ludzie zaskakują swoją hojnością i wpłacają często inne osoby, niż w ogóle zakładaliśmy. Nie? Dlatego staramy się nie robić takich założeń, bo to nas może ograniczać i ludzi ograniczać, no ludzi, no nie dajecie ludziom okazji do robienia dobrej rzeczy, no żeby być dobrymi ludźmi, no kurczaki, no. Moje dzieci ostatnio mówią kurczaki, także sorry. Więc po prostu cały czas to myślenie o darczyńcach powoduje, że Wasz fundraising się rozwija i ja wiem, że to nie jest tak, że dzisiaj myślimy relacyjnie, a jutro mamy kupę pieniędzy na koncie. Czasem tak jest. Ja ostatnio po prostu, gdzie nie pojadę na szkolenie, to mam po prostu jakąś historię o cudzie w organizacji, że nagle z nieba spadło ileś pieniędzy, autentycznie, także w ogóle super, ale trzeba wykonać swoją ciężką pracę. I ta praca zaczyna się w głowie, czyli w sposobie myślenia o relacjach, o zaufaniu w relacji właśnie z darczyńcami, nie? I ta ciężka praca, którą Wy wykonujecie, ona owocuje. Ona nie owocuje od razu, aczkolwiek mam w głowie jedną historię zupełnie niesamowitą. Ale tak jest, że po prostu to przynosi efekt za jakiś czas i zobaczycie, że ludzie przychodzą. Myślę, że macie takie doświadczenia, przynajmniej te osoby, które tu są, a wszystkie, które będą odsłuchiwać wieczorem, jutro, za rok czy kiedyś, pamiętajcie, że to jest właśnie inwestycja w relacje, że to jest coś, co jest procesem, co trwa, co jest nawiązywaniem przyjaźni, więc tego się nie da zrobić jednym mailem, no nie? Nie da się tego zrobić jedną reklamą na Facebooku. Nie, jest relacja, to się buduje, to się tworzy, to ma sobie kwitnąć i rosnąć, nie? No, to co? To co zrobicie dzisiaj dla swoich darczyńców miłego? Albo na najbliższym spotkaniu. Coś miłym. Albo SMS-a wyślecie. Do kogo? Co zrobicie? Myślcie o tym, pamiętajcie. Jeśli potrzebujecie, wrzucajcie sobie na listę zadań. Dlaczego fundraiserów dbać o relacje? Więc nie tylko prowadzić bazę i liczyć kasę, ale właśnie dbać o relacje. No i życzę Wam tego, żeby Wam to pięknie, pięknie owocowało. Żebyście rzeczywiście czuli, że dobrze mieć ludzi wokół siebie, że Wasza organizacja jest ważna i potrzebna, że to, co robicie, jest ważne i potrzebne i ludzie Wam o tym mówią, bo Wy im mówicie, nie? Mikołaj pisze, ja dziś nie dzwonię, muszę się spakować, inaczej darczyńcy będą czarować własnych darczyńców. Absolutnie. Także dobierzcie sobie takie działanie, żeby pasowało Wam i Waszym darczyńcom i życzę Wam wielu sukcesów. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień.
Chyba tak. I będziemy sobie mogli porozmawiać o kolejnych ważnych rzeczach. Jeszcze raz przypominam, że subskrybenci NGO Fixa mają dzisiaj webinar ze Szczepanem. Link do webinaru jest na mailu, który przyszedł wczoraj do Was. Na skrzynkach dla wszystkich są, dla wszystkich zapisanych na tygodnik fundraisingowy, czyli nasz newsletter. I jest newsletter, można już czytać, śmiało. Można odpisywać, już dziękuję za odpowiedzi, które już przyszły. No i że co? I że następne otwarcie NGO Fixa będzie w lipcu. Także już niedługo będziemy Wam o tym mówić i Was do tego zapraszać. Dobrego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia.